Dzień dobry, witam Was w kolejny poniedziałek. Tytuł dzisiejszego filmu jest zgodny z prawdą. W ostatnich tygodniach do mojej domowej biblioteczki trafiły 34 książki. Zapytacie, jak to możliwe? A jednak, zresztą za chwilę wszystko się okaże, po prostu zapraszam do oglądania. Na początek książeczka niewielka, ale jakże urocza. Czarownice, strzygi, mamony, wierzenia i zabobony ludu galicyjskiego. Książka, która została wydana w 1987 roku, ale Eugeniusz Chmielowski napisał ją w pierwszej połowie listopada roku 1890. Jak to się stało, że ona tyle czasu musiała czekać na wydanie? Już wyjaśniam. Eugeniusz Chmielowski, czyli autor Czarownic, strzyg i mamon, był członkiem kółka etnograficznego, które zostało założone pod koniec XIX wieku przez Seweryna Udzielę. Członkowie tego kółka etnograficznego wyruszyli na badania etnograficzne właśnie pod okiem Seweryna Udzieli w latach 1889-1891. Wtedy też powstawało takie trzytomowe dzieło Ziemia Biecka, Lud Polski w powiatach Gorlickim i Grybowskim. To dzieło jednak nie zostało opublikowane za życia Seweryna Udzieli, jednak Seweryn Udziela zdążył przekazać jego rękopis w ręce jednego ze swoich uczniów, Romana Reinfusa. O Romanie Reinfusie jeszcze dzisiaj ode mnie usłyszycie przy okazji przedstawiania Wam innej książki. Niemniej Roman Reinfus był później profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dużo czasu trzymał ten rękopis w swoich zbiorach i do publikacji przekazał go dopiero w 1983 roku. Dlatego też we wstępie do tych Czarownic, strzyg i mamon czytamy tak. Póki nie nastąpi wydanie dzieła w całości, składamy w ręce czytelników jeden rozdział Czarownice, strzygi, mamony, opisujący wierzenia naszych dziadów. Liczymy na to, że zabobony i gusła poddanych cesarza Franciszka Józefa znajdą uznanie i zrozumienie u potomków. Więc w 1897 roku światło dzienne ujrzał jedynie fragment tego dzieła Ziemia Biecka, a ono w całości zostało wydane dopiero w 1994 roku. Sprawdzałam gdzieś w internecie, również już takie dzieło w całości jest do zdobycia. Niemniej nie wiem, czy jest tak pięknie wydane jak te Czarownice, strzygi i mamony, dlatego że absolutnie urzekły mnie tutaj ilustracje, bo ta malutka książeczka jest opatrzona ilustracjami, rysunkami Zygmunta Pytlika. Na pewno teraz pokażę je Wam na przebitkach. No naprawdę skradły moje serce, szczególnie rysunek przedstawiający Planetnika. W ostatnich tygodniach w moje ręce trafiła również inna, niepozorna książka, jak widzicie, z taką okładką nieprzyciągającą może jakiejś nadmiernej uwagi, jakkolwiek ja takie okładki bardzo lubię. To są Dzieje narodu polskiego, skreślone przez Władysława Grabieńskiego, a właściwie jest to pseudonim autora tej publikacji, bo tak naprawdę Dzieje narodu polskiego napisał, owszem, Władysław, ale nie Grabieński, ale Smoleński. Zresztą szlachcic herbu Zagłoba. Zapamiętałam, bo skojarzyło mi się to z trylogią Sienkiewicza. Ja mam tutaj wydanie z 1906 roku, jednak to nie jest pierwsze wydanie tej książki, to jest wydanie drugie, uzupełnione. Pierwsze wydanie, jak sprawdziłam, okazało się, że zostało wydane w 1897 roku. Jest to monografia historyczna, a jej autor był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przeczytam Wam fragment z końca tej książki, bo zwróciłam na niego uwagę, kiedy ją kartkowałam. Po stuletniej walce o byt naród polski reprezentuje przeszło 18 milionów głów. W państwie niemieckim żyje 3,5 miliona Polaków, w austriackim 4 miliony, w rosyjskim 9 milionów. Około 2 milionów przemieszkuje w Ameryce. Pod względem liczebnym Polacy wśród narodów europejskich zajmują miejsce szóste. Wyprzedzeni są tylko przez Rosjan, Niemców, Anglików, Francuzów i Włochów. W 18-milionowym ogromie Polaków nie ma ostrych przeciwieństw szczepowych lub religijnych. Jednolity pod każdym względem naród polski w okresie porozbiorowym zwarł się też i społecznie. Pod wpływem nieszczęść i idei nowożytnych zdemokratyzował się, dzięki czemu osiągnął tę spoistość wewnętrzną, która stanowi najdzielniejszą siłę
obronną. Wydaje mi się, że ten fragment ma swój urok, szczególnie jeżeli wiemy, że jest to książka napisana pod koniec XIX wieku i przypuszczam, że przeczytanie jej, przeczytanie takiej monografii historycznej dziejów narodu polskiego mogłoby być bardzo ciekawym doświadczeniem. Zawsze Wam powtarzam, że lubię takie stare książki. Ta zwróciła moją uwagę głównie ze względu na rok wydania, 1906. Znalazłam w niej również taką kartę biblioteczną z czytelni głównej. Nie mam pojęcia, z jakiej czytelni jest to kartka, niemniej właśnie za to cenię takie stare wydania, za to, że ktoś zaznaczył na nich coś ołówkiem, za to, że można znaleźć w nich jakieś właśnie takie ciekawe świstki papieru, za to, że tutaj też z przodu można znaleźć jakieś podpisy. Jeden z nich znalazłam, nie wiem, może ktoś z Was spróbuje go odczytać, ja nie potrafię. W wyniku trzymania ręki na pulsie i ciągłego przeglądania internetu w moje ręce wpadły 22 tomy dzieł Wacława Sieroszewskiego. Jestem zachwycona tym, że te dzieła Wacława Sieroszewskiego mam, niemniej napisy na grzbietach próbują przekonać mnie, że tych tomów jest 20. Ja wyraźnie widzę 22, więc obstaję przy tym, że to jest wydanie składające się z 22 tomów. Dlaczego skusił mnie Wacław Sieroszewski? Dlaczego skusiły mnie jego dzieła? No przede wszystkim dlatego, że Wacław Sieroszewski był niezwykle ciekawą postacią. Te konkretne dzieła były wydawane w latach 1958-1963 nakładem wydawnictwa literackiego. Mam je na półce za mną, więc teraz na pewno widzicie, jakie tytuły wchodzą w skład tych dzieł, a ja w tym czasie opowiem Wam troszeczkę o samym Wacławie Sieroszewskim. Ojciec Wacława Sieroszewskiego został uwięziony po powstaniu styczniowym, matka zmarła, więc sam Wacław Sieroszewski pozostawał pod opieką rodziny. Już jako uczeń piątej klasy gimnazjum został z tej piątej klasy gimnazjum wydalony przez władze rosyjskie za udział w tajnych stowarzyszeniach patriotycznych. Później nie było lepiej. W wyniku różnych zawirowań został osadzony w Cytadeli Warszawskiej, ale w 1879 roku podczas buntu więźniów rzucił w generała ramą wyrwaną z okna. Miało skończyć się karą śmierci, skończyło się zesłaniem na Syberię. Jak się okazuje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu zesłaniu na Syberię Wacław Sieroszewski zainteresował się Jakucją, zainteresował się tamtejszym ludem, rozpoczął nad nim badania, spisywał tam relacje etnograficzne. Te relacje stały się nawet podstawą dla takiej monografii, którą mam tutaj przy sobie, 12 lat w kraju Jakutów. Myślę, że kiedyś chętnie się z nią zapoznam. To 12 lat w kraju Jakutów otworzyło mu, można powiedzieć, drogę do uzyskania paszportu osiedleńczego, a później jego życie potoczyło się w taki sposób, że był nawet dofinansowywany przez cesarskie towarzystwo geograficzne. Wyjechał także na wschód, wyjechał do Azji. Ja mam tutaj akurat taką inną jego książkę, Korea, klucz dalekiego wschodu, więc sami widzicie, że te jego dzieła są bardzo ciekawą lekturą. Jasne, są takie, po które pewnie sięgnę później, ale są też takie, po które zapewne sięgnę szybciej. Bardzo interesuje mnie Korea i właśnie to 12 lat w kraju Jakutów. W następnej kolejności chciałabym pokazać Wam trzy pozycje brytyjskiego twórcy opowieści niesamowitych, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Montagu, Rhodes, James, opowieści starego antykwariusza, opowieści o duchach oraz pięć flakoników. Ja wiem, że może okładki tych konkretnych wydań nie są oszałamiające, ale myślę, że dobrze wiemy, że liczy się zawartość, a zawartość mam wrażenie, że będzie niesamowicie ciekawa, tak niesamowita jak i same opowieści niesamowite. Montagu Rhodes James wiele spośród swoich opowieści niesamowitych pisywał w okolicach Bożego Narodzenia i odczytywał je podczas świątecznych przyjęć. Taką ciekawostkę znalazłam. Opowieści starego antykwariusza, mam je tutaj przy sobie, zostały wydane
na rynku brytyjskim w 1904 roku, natomiast w Polsce dopiero w 1976 roku po raz pierwszy, a tutaj mamy ich drugie wydanie z roku 2005. Z kolei opowieści o duchach i pięć flakoników do tej pory na rynku polskim nie były wydawane. Ja mam tutaj pierwsze wydanie, więc opowieści o duchach w wersji polskiej z 2012 roku, a pięć flakoników to jest opowieść z 2014 roku. Mówi się o tym, że Montagu Rhodes James odnowił formę tych opowieści niesamowitych, uwolnił ją z tego schematu gotyckiego, wprowadził do niej więcej realizmu, więcej czasów, które były mu współczesne. To znaczy stwierdził, że jeżeli historie będą się działy w świecie, który czytelnik dobrze zna, to będzie się ich bardziej bał. No, bardzo słuszne stwierdzenie. Przeczytam Wam może fragment tutaj opisu z tyłu pięciu flakoników. Jeden z najwybitniejszych brytyjskich twórców opowieści niesamowitych. Cztery jego niewielkie zbiory takich opowiadań wystarczyły, by uznano go dziś za jednego z mistrzów tego gatunku, obok Blackwooda i Lovecrafta. Teksty te zebrane w dwóch tomach w edycji polskiej, opowieści starego antykwariusza i opowieści o duchach, uzupełnia jedyna dłuższa opowieść w dorobku Jamesa, także z pogranicza literatury, grozy i fantazy. Pięć flakoników to historia walki z mocami ciemności, choć podana jakby w baśniowej konwencji, co potwierdza tylko różnorodność talentu literackiego Jamesa. Jestem bardzo ciekawa tych opowieści o duchach, opowieści starego antykwariusza. Te opowieści starego antykwariusza w wydaniu z lat 70. czytał mój tata i też zawsze gdzieś w naszych rozmowach te opowieści starego antykwariusza się przewijały, ale ja nigdy ich nie czytałam. Z okazji Dnia Kobiet w moje ręce również wpadły książki. Pierwsza z nich to Słowiańskie baśnie i bajki Mieczysława Rościszewskiego, a właściwie nie Mieczysława Rościszewskiego, tylko Bolesława Londyńskiego, bo Mieczysław Rościszewski to jedynie pseudonim. Autor urodził się w 1855 roku w Radzyniu Podlaskim. Był twórcą literatury popularnej i bajek dla dzieci, a także tłumaczem. I tu będzie coś ciekawego. Jako pierwszy przełożył Zbrodnię i karę Dostojewskiego. Zrobił to w 1887 roku. Studiował w Petersburskim Instytucie Technologicznym oraz w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. Po 1920 roku przeniósł się do Poznania, gdzie przetłumaczył baśnie braci Grimm. Zajął się również pisaniem książeczek dla dzieci. Zmarł w 1928 roku w jednym z poznańskich przytułków. I te słowiańskie baśnie i bajki to jest 35 utworów pochodzących z różnych kręgów kultury słowiańskiej. Znajdziemy tu opowieści z wielu krajów, od Bałkanów po Europę Środkową. One są podzielone właśnie ze względu na okolice, z których pochodzą. Mamy więc baśnie i bajki bośniackie, baśnie i bajki bułgarskie, bajkę chorwacką, baśnie i bajki czeskie, baśnie i bajki kaszubskie, łużyckie, morawskie, polskie i w końcu rosyjskie. Coś mi się wydaje, że lektura będzie bardzo ciekawa, jeżeli będę miała ochotę na coś lżejszego. Myślę, że już zorientowaliście się, że jeżeli mam ochotę na coś lżejszego, to często sięgam albo po jakieś legendy, albo po jakieś stare opowieści, albo właśnie po takie bajki czy baśnie, więc wydaje mi się, że ta książka bardzo przypadnie mi do gustu. To oczywiście nie jest jej pierwsze wydanie, to jest wydanie z serii wydawnictwa Replika, Wierzenia i Zwyczaje. Drugą z książek, które dostałam z okazji Dnia Kobiet, pewnie będę czytała w najbliższym czasie, ale nie w całości. Dlaczego nie w całości? No myślę, że zorientujecie się już za chwilę. Tomasz Adam Pruszak o ziemiańskim świętowaniu, tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. W najbliższych tygodniach zamierzam przeczytać sobie tę część, która poświęcona jest właśnie tradycjom świąt Wielkiej Nocy. Natomiast bliżej Bożego Narodzenia przeczytam sobie drugą część poświęconą właśnie tradycjom bożonarodzeniowym. To jest książka, która urzekła mnie, odkąd ją zobaczyłam, gdzieś u kogoś, chyba na Instagramie, dlatego że znajduje się w niej sporo fotografii, sporo
drzeworytów, sporo przykładów z malarstwa, co na pewno uatrakcyjnia dodatkowo tę lekturę. Tomasz Adam Pruszak jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem sztuki i muzealnikiem. Jego zainteresowania badawcze to głównie malarstwo polskie, dzieje rezydencji, kultura materialna oraz obyczaje ziemiaństwa polskiego. Piękne i bogate polskie tradycje świąteczne wywodzą się m.in. z kultury szlacheckiej. Jak w majątkach ziemiańskich świętowano Boże Narodzenie i Wielkanoc na przełomie XIX i XX wieku i ile z tych zwyczajów przetrwało do dziś. Autor na przykładzie wspomnień oraz osobistych relacji ziemian wprowadza nas w atmosferę najważniejszych i niezwykle barwnych świąt w tradycji katolickiej. Opowiada o przygotowaniach w kuchni i w salonie, porywa w wir spotkań rodziny, sąsiadów, świątecznych obchodów i karnawałowych zabaw. Niebagatelną zaletą opracowania jest materiał ilustracyjny, czyli to, o czym mówiłam. Bogaty wybór archiwalnych zdjęć, malarstwa, a także zbiór XIX-wiecznych rycin. Przeczytam z ogromną przyjemnością i na pewno też o tej książce Wam opowiem w okolicach zbliżających się świąt, więc bądźcie czujni, może dowiecie się czegoś ciekawego na temat ziemiańskiego świętowania. W ostatnim miesiącu w oko wpadło mi gdzieś w internecie rzeszowskie wydawnictwo Libra. Przeglądnęłam sobie ich stronę i okazało się, że w swojej ofercie mają naprawdę dużo książek, które wpisują się gdzieś tam w moje zainteresowania i z którymi bardzo chętnie myślę, że gdzieś tam w najbliższym czasie będę się zapoznawała. To nie jest współpraca, znalazłam to wydawnictwo przypadkiem i też samodzielnie te ich książki kupuję. Zresztą nawet gdyby to była współpraca, to myślę, że i tak powiedziałabym Wam, jeżeli jakaś książka byłaby słaba, czy by mi się nie podobała. Pierwszą z książek wydawnictwa Libra, która wpadła w moje ręce, jest książka Huberta Ossadnika Między Osławą a Jasiołką, Łemkowszczyzna Wschodnia w latach 1918-1939. To jest studium historyczno-etnograficzne, jak czytamy tutaj na okładce. Nie będę Wam teraz za dużo o tej książce mówiła. To jest książka, którą czytam w ostatnich tygodniach. Właściwie myślę, że w najbliższych dniach skończę i na pewno opowiem Wam o niej w osobnym filmie, w którym też opowiem Wam o takich różnych ciekawostkach, które dzięki niej, o których dzięki niej się dowiedziałam. Hubert Ossadnik jest doktorem, jest historykiem i też jest mocno kojarzony ze skansenem w Sanoku, do którego mam bardzo blisko i zresztą dlatego też ta książka mnie skusiła, dlatego że Łemkowszczyzna Wschodnia to są te tereny, do których mam bardzo, bardzo blisko i w których bywam w ramach różnych pieszych wycieczek. Dlatego pomyślałam, że miło będzie wiedzieć nieco więcej na temat terenów, które leżą tak blisko mnie i które tak często odwiedzam. W wielkim skrócie powiem Wam, że książką Między Osławą a Jasiołką naprawdę warto się zainteresować, szczególnie jeżeli mieszkacie w Polsce południowo-wschodniej, szczególnie jeżeli interesujecie się miejscami, których teraz już właściwie nie ma i szczególnie jeżeli lubicie dawne zwyczaje, lubicie czytać o tym, jak to życie wyglądało dawniej. Już we wstępie czytamy. Łemkowszczyzna jako terytorium etnograficzne pomiędzy Osławą a Dunajcem była i jest przestrzenią historyczną, na której przez wieki mieszkali Łemkowie, a równocześnie przestrzenią mityczną, wyidealizowaną krainą, która zakończyła swój żywot z chwilą rozproszenia ludzi zamieszkujących ją w połowie lat 40. XX wieku. Z 60 miejscowości tworzących Łemkowszczyznę Wschodnią, 20 zniknęło całkowicie, w 30 miejscowościach jest zwarta zabudowa, a życie toczy się normalnie. 10 miejscowości ma status osad leśnych z pojedynczymi obiektami. W osadach tych nierzadko jedynymi obiektami są zabudowania popegeerowskie i popularna, szczególnie dzisiaj, agroturystyka. Autor omawia tutaj właściwie wszystkie sfery życia Łemków w czasach międzywojennych. Mamy tutaj rozdział kultura materialna, gdzie omawia budownictwo, wnętrza, zajęcia ludności, ale mamy też rozdział kultura duchowa, legendy, wierzenia, zabobony. Autor pochyla się nad strukturą etniczno-wyznaniową, nad terytorium, nad zaludnieniem, nad osadnictwem. Powiem Wam, że tutaj w tej książce ciekawe są nawet tabele, w które można się wczytywać, można porównywać dane i naprawdę z porównywania tych danych można wyczytać naprawdę ciekawe rzeczy. Dodatkowo sporo fotografii, ja uwielbiam oglądać fotografie i właśnie w
wcześniej, na początku tego filmu, wspomniałam Wam o profesorze Romanie Reinfusie. I tutaj ten Roman Reinfus nam się pojawia jako autor wielu fotografii, ponieważ w latach właśnie międzywojennych, w latach 30. podróżował po Łemkowszczyźnie Wschodniej i robił Łemkom zdjęcia. Zdjęcia pozowane, zdjęcia, które wymagały od niego naprawdę sporo pracy, bo wiemy dobrze, że w tamtych czasach drogi nie były zbyt dobre, a on musiał po tych drogach w tym błocie jakimś takim zwykłym rowerem sobie jeździć, ustawiać tych Łemków, robić zdjęcia. Robił zdjęcia ich strojów, robił zdjęcia całych rodzin i dzięki temu piękny kawałek historii ocalił nam od zapomnienia. Na pewno, tak jak wspomniałam już wcześniej, o tej książce ode mnie usłyszycie i mam nadzieję, że przynajmniej część z Was nią zainteresuje. Wiadomo, że nie wszystkich, ale może spojrzycie trochę inaczej na tego typu publikacje. Udało mi się też zdobyć podpis autora tutaj z przodu książki, czyli podpis Huberta Ossadnika, dlatego że wybrałam się na organizowane w pobliskim mieście spotkanie autorskie właśnie z Hubertem Ossadnikiem. Na tym spotkaniu wydawnictwo Libra miało też swoje stoisko i nie mogłam się nie skusić. Kupiłam książkę Paula Roberta Magozzi Pod osłoną gór, dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów. Myślę, że zgodzimy się co do tego, że wydawnictwo Libra naprawdę pięknie te książki wydaje. Na pięknym papierze, dbając o najmniejsze detale, w twardych oprawach, a okładki skutecznie, wydaje mi się, zachęcają do czytania. Więc przede mną też dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów. Autor pisze tutaj o Karpatorusinach. Czytamy już w przedmowie do wydania polskiego. Te górskie narody łączy fakt, że nigdy nie miały własnego państwa, zaś te państwa, w których przyszło im żyć, wywierały zwykle negatywny wpływ na karpatorusińską społeczność i kulturę. W przypadku Karpatorusinów presja asymilacyjna trwająca od XIX wieku stopniowo wypychała ich z nizin i pogórza z powrotem w stronę gór, a z terenów leżących po ich północnej stronie zostali w XX wieku usunięci siłą. Zatem w najlepszym razie wyłącznie góry były dla nich osłoną i schronieniem. Mamy tutaj taki opis bardzo szczegółowy tego, jak wyglądało to życie Karpatorusinów. Mamy taki rozdział: Ruś Karpacka w czasach prehistorycznych, kształtowanie się państwowości w Europie Środkowej, Ruś Karpacka w Austro-Węgrzech, Ruś Podkarpacka w Czechosłowacji międzywojennej. No mamy cały przekrój aż właściwie do czasów współczesnych. Ostatni rozdział: Ruś Karpacka, kraina istniejąca czy wyimaginowana. Mam nadzieję, że też kiedyś znajdę czas dla tej książki. Niemniej na razie czytam sobie między Osławą a Jasiołką i znajduję tutaj naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Powoli zbliżamy się już ku końcowi. Chciałabym pokazać Wam jeszcze trzy książki. Pierwsza z nich może Was trochę zaskoczyć, natomiast do jej zakupu przekonał mnie oglądający mnie Tomek, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i dziękuję za polecenie, bo zakup jest zdecydowanie trafiony. Ptaki Europy. Przewodnik do rozpoznawania. Tutaj na okładce mamy podróżniczka, który w kontekście właśnie takich ptaków Europy, samej jego nazwy, komponuje się świetnie. Rob Hume, Robert Steele, Andy Swash, Hugh Harrop. To jest książka, która na rynku brytyjskim pojawiła się w 2021 roku, natomiast na rynku polskim miała premierę w lutym tego roku, czyli w lutym 2023 roku. Oczywiście nie jestem żadnym znawcą ptaków, natomiast potrzebowałam atlasu, który pozwoliłby mi na rozpoznawanie takich ptaków, które przylatują gdzieś tam do mnie do karmnika, które podglądam podczas różnych pieszych wycieczek, którym robię czasami zdjęcia, a później zastanawiam się, cóż to było. Mamy tutaj przepiękne fotografie. Dodatkowo, co mnie urzekło i czego się nie spodziewałam, mamy też tutaj pokazane, jak wyglądają w locie czy jastrzębie, czy orły, czy myszołowy. Mamy też pokazane w locie dzięcioły, więc nawet jeżeli zrobimy zdjęcie w locie dzięciołowi, albo nawet jeżeli zobaczymy zresztą takiego jakiegoś dzięcioła czy myszołowa w locie, to jesteśmy później w stanie odszukać
który to Myszołów dokładnie był. Podsumowując, w tej książce mamy opisanych ponad 900 gatunków ptaków, których występowanie stwierdzono na terenie Europy. Wiem, że tutaj przy tłumaczeniu wpadło chyba wydawnictwu kilka błędów, ale gdzieś już została wydana errata i zresztą tak jak na moje potrzeby, takiego zwykłego, przeciętnego znawcy, obserwatora ptaków, to wydaje mi się, że te informacje, które są zawarte w tej książce, to jest aż nadto, tym bardziej, że w głównej mierze chodzi mi tutaj o nazwę ptaka i o jego wygląd. W przypadku tych dwóch ostatnich książek właściwie zastanawiałam się nad tym, czy je Wam pokazywać, dlatego że to są mocno specjalistyczne książki, no ale pomyślałam, że różne osoby mnie oglądają, różne osoby tutaj teraz ze mną są, dlatego może kogoś z Was i taka literatura zainteresuje. Temple Grandin, autyzm i problemy natury sensorycznej, kupiona bardziej zawodowo, niemniej jej autorka jest osobą ciekawą. Wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii, opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z dorastaniem z perspektywy osoby z ASD. Doświadczenia autorki stanowią pretekst do przekazania czytelnikowi rad dotyczących wychowania dziecka z autyzmem. W książce skupiono się na sposobie myślenia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich problemach sensorycznych. Grandin używa prostego języka, a jej narracja nie przytłacza nadmiarem faktów naukowych. Taka cieniutka książeczka od wydawnictwa Harmonia. I tutaj druga, Elfie Kohn, Mit pracy domowej. Skusił mnie tytuł i zresztą też widziałam już tę książkę gdzieś na Instagramie. Wiecie co, ja nie jestem zwolennikiem zadawania zadań domowych tylko po to, żeby je zadać, czyli na przykład mamy nieskończoną kartę ćwiczeń i zadaję ją na zadanie domowe tylko dlatego, że jej nie skończyliśmy. Według mnie za zadaniem domowym powinien stać jakiś konkretny powód. Bardzo lubię zadania domowe projektowe, zadania domowe, które rozwijają czy kształcą jakąś konkretną umiejętność, którą rzeczywiście trudno jest na tych 45 minutach rozpracować, wypracować. Także tak, mam nadzieję, że dowiem się czegoś ciekawego na temat tego mitu pracy domowej i może pójdę jeszcze o krok dalej. Ale to tak jak mówię, jest już książka dla osób typowo zainteresowanych tematem. Badania naukowe nie potwierdzają skuteczności pracy domowej, odrabianie zadań nie wpływa znacząco na poprawę wyników w nauce, nie wspiera także rozwoju samodzielności ani odpowiedzialności. Uczniowie powinni mieć wpływ na ilość i rodzaj pracy domowej. Powszechnie uważa się, że praca domowa to konieczna część edukacji, panuje tendencja do zadawania coraz więcej i coraz młodszym dzieciom, jednak badania naukowe dowodzą, że potencjalne korzyści tych praktyk są minimalne i ograniczają się tylko do starszych uczniów. Elfie Kohn zachęca do debaty nad zaletami i wadami pracy domowej. Jego książka przynosi skrupulatną analizę badań naukowych oraz mitów narosłych wokół edukacji. To była ostatnia książka spośród tych, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. 34 książki za nami. Dajcie mi koniecznie znać, czy w tych ostatnich tygodniach wpadła w Wasze ręce jakaś ciekawa książka. Jak widzicie, w moje ręce wpadło całkiem sporo takich starszych, ciekawych książek, więc bądźcie czujni, jeżeli tak jak ja lubicie takie starsze książki, bo czasami można znaleźć je w najmniej spodziewanych miejscach. Dajcie mi koniecznie też znać, czy zainteresowałam Was którąś z tych książek, o których mówiłam, albo czy którąś z nich już znacie. Może czytaliście kiedyś coś Wacława Sieroszewskiego i moglibyście mi to polecić, bo nie ukrywam, że do tej pory nie miałam jakiejś większej przyjemności zapoznać się z twórczością Sieroszewskiego. Były to raczej fragmenty, natomiast zainteresowała mnie jego biografia i zainteresowało mnie to, czego mogę spodziewać się po jego dziełach. Tradycyjnie już zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym dzieje się całkiem sporo, na mojego Facebooka, na którym dzieje się mniej, ale też będzie mi bardzo miło Was tam gościć. Jeżeli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, też zostawcie subskrypcję. A jeżeli podoba Wam się to, co robię, książki, o których mówię, to będzie mi też bardzo miło, jeżeli gdzieś tam taki mój filmik udostępnicie, czy jeżeli po prostu wspomnicie o nim swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek.